Zapytałem cię, w jakim momencie życia jesteś dzisiaj, bo też muzycznie sporo nowego. Bang Bang to taki singiel, moim zdaniem, nieoczywisty wybór i dlatego ja ciebie zapytam, skąd pomysł właśnie, żeby ta piosenka stała się teraz tym liderem? To jest tak, że ja nie kminię, co pójdzie teraz, co musi o danej treści, czy to jest jakieś w ogóle... Dla mnie to jest naturalne. Po prostu powstaje melodia, jedziemy z tym, przekazujemy to dalej i po prostu sprawia mi to radochę. Nie kminię za dużo wokół tego, no bo to nie ma sensu. To albo po prostu jest okej, okay, albo nie jest. Ale nie wierzę, że nikogo z twojego teamu nie interesuje, czy to się wpasuje w jakiś algorytm, albo że podsyłamy płytkę do radia, bo jednak to jest super radość dla artysty, kiedy radiostacje cię grają. Nie każdy ma to szczęście. To jest dla mnie bardzo ważne i to jest wspaniałe uczucie. Natomiast w ciągu tych 15 lat byłam grana z każdym swoim singlem, który stał się po prostu ogromnym przebojem i za to mega dziękuję za to wsparcie. Wam wszystkim tak samo, dlatego że jesteście mediami, które wspierają mnie jako artystkę. Natomiast na pewno dla mnie jako kompozytora, tak, rozkminiam na pewno hitowość, bo ja uwielbiam hitowość po prostu i dla mnie melodia, którą tworzę, no jest hitowa, uwielbiam to, po prostu bawić się nutami, żebyśmy po prostu śpiewali to. Natomiast też nie ciśnieniuję się nie wiadomo jak, żeby tu i teraz tworzyć hita, wiesz, po prostu musimy, ciśniemy nie wiadomo co, bo... No bo w ciągu tych 15 lat też ja czuję się mimo wszystko spełniona. Poza Bang Bang jednak taką mocną piosenką, pełną emocji, która wyszła dosłownie chwilę wcześniej, było O nich, o tobie. No utwór, tak, który promował, to jest w ogóle tak niewłaściwe słowo, bo to było po prostu niesamowita, wspaniała część filmu poświęconego Ani Przybylskiej. Mówiłaś wiele razy o tym, że Ania była dla ciebie ważna lata przed tą propozycją. To jest niesamowita historia, bo... W ogóle jak to się wydarzyło, to ja byłam naprawdę byłam w szoku, dlatego że gdzieś się znałyśmy z Kasią Bujakiewicz, a Kasia Bujakiewicz to była największa przyjaciółka Ani Przybylskiej. I Kasia po śmierci Ani zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj Sylwia, ja po śmierci Ani słuchałam twojej płyty. Jak zaczęłyśmy rozmawiać, ona mówi, czy mogłaby wykorzystać po prostu utwór Czy to nie jest piękne? Ja mówię, no pewnie, ale mówi, wiesz co, powiedz mi tylko, czy to nie jest o Ani? A mnie po prostu zamurowało wtedy. Bo to było o Ani, tylko nikt o tym po prostu nie wiedział. I nagrałam po prostu w dniu pogrzebu Ani, nagrałam ten utwór. Natomiast nigdy nie przyznałam się do tego, że to jest o Ani. Więc to było dla mnie takie... No coś po prostu... Kasia wyczuła coś mocnego, energię. Coś mocnego. A ostatecznie do filmu trafiła jednak inna piosenka. I ostatecznie do filmu trafił w ogóle inny utwór. Ja mówię, słuchaj, pokażę ci coś po prostu, bo napisałam ten utwór, ale zobacz sobie, posłuchaj po prostu. No i okazało się, że ten utwór po prostu był utworem, który promował cały film dokument Ani Przybylskiej i tyle. Tak widocznie miało być. Z takich właśnie... Tak właśnie, gdy los decyduje za nas, to powstają najpiękniejsze rzeczy. Wielokrotnie mówiłaś przepięknie o Ani w wypowiedziach publicznych. Dziękowałaś nawet jakby za to, jaką była osobą. Niesamowite. Jej rodzinie. Mnie bardzo ciekawi, czy jak mieliście okazję się spotkać, nie wiem, raz czy kilka razy, to czy ty otrzymałaś jakieś miłe słowa od Jarka i jego bliskich? Jak oni odebrali tę piosenkę? Tak naprawdę ja przyszłam po prostu na premierę i wtedy pamiętam, że przytuliłam się z mamą Ani. I to było takie dla mnie... Nie trzeba było nic mówić po prostu. Wszystko mi się było wydaje. W tym przytuleniu zawarte. Z całą rodziną wydaje mi się, że nie trzeba po prostu tego komentować.